Luz był coraz tęższy. Kieby żelaznymi pazurami ściskał. I cały dom kurczył się. Przywierał do ziemi, a drgał z zimnicy. Toż mi do głowy nie przyszło! Juści. Taka urodna. A taka spaśna. A taka przypochlebna. A ja co? Puchro, takie skóra Ignaty. Cóż ja? Czy to umiem go zniewolić do się? Czy to śmiem? A choćby mi żyłę każdą wypluła dla niego, nic to. Kiej serca dla mnie nie ma. Cóż ja? Cóż? Niemoc ją ogarnęła. Niemoc ogromna. Cicha i bolesna, ale tak strasznie bolesna, że nawet płakać nie mogła, nie miała sił. Ale nazajutrz wstała spokojniejsza nieco. Pomodliła się tylko przed matką bolesną, żeby Pan Jezus odmienił. To się ofiarowała iść na Zwiesnę do Częstochowy. Na trzy msze dać. I kiedyś, jak się zapomoże, zanieść cały kamień wosku do świątyni na światło przed wielki ołtarz. Ulżyło jej bardzo. Jakby się wyspowiadała i ten sakrament święty wzięła, że ostro zabrała się do przędzenia. Tylko dzień chociaż był słoneczny i jasny, dużył jej się niepomiernie i rozbierała ją troska o Antka. Przyszedł dopiero wieczorem, na samą kolację, ale taki był zbiedzony, taki zmarnowany i cichy. A tak się witał poczciwie. Dzieciom bułek przyniósł. A gdy jeszcze urżnął sieczki i pomagał jej przy obrządku, jak mógł, rozczuliła się tak głęboko, że jej wypowiedzieć trudno. Nie mówił tylko, gdzie był i co robił. Juści, no nie śmiała o to pytać. Hanka po wielu nieśmiałych wzdychach spytała wreszcie. Znalazłeś jaką robotę? Nie. Byłem we dworze jednym, drugim. Przewiadywałem się u ludzi, a nie znalazłem. Odpowiedział cicho. Położyli się. Hanka przewracała się z boku na bok i medytowała. A to młynarz mi powiedział, że ma robotę dla ciebie przy tartaku, choćby i od jutra rana, a płaci 2 złote, groszy 15. Chodziłaś pytać? Nie, nie, płaciłam tylko, co mu była winna. On sam powiedział, że miał przysłać po ciebie, nawet i nie wspomniałam. Tłumaczyła się zestraszona. Nic już nie odrzekł. A i ona milczała. Leżeli obok siebie, nieruchomo, bez słowa. Śpisz to? Leżał w znak, z rękami pod głową. Tak blisko przy niej, a tak daleko. Sercem. Daleko myślami. Bo Jagusinę oczy wyjrzały z ciemności i modrzyły się w księżycowej poświacie. Ach,
Hanka przysunęła się bliżej jeszcze. Przywarła gorącą twarzą do jego ramienia. Przywarła sercem całym. Nie, nie, nie. Już niej nie było podejrzeń żadnych. Ni żalów, ni goryczy, ani nad tym miłowaniem serdecznym. Tą lubością duszną cisnęła się do jego serca. Ale on nie drgnął nawet. Nie odpowiedział. Nie poczuł jej uścisku. Nie wiedział o niej. Szeroko, otwartymi oczami patrzył w tamtej oczy. W jego sine, mądre oczy.